Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Panie premierze, czy przed inwazją Rosji na Ukrainę uznałby pan za dyskwalifikujące i kompromitujące słowa o tym, że Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją? Panie redaktorze, może pan zacytować, kto to powiedział, tak, w jakim bardzo kontekście. Bardzo tajemniczo pan zadał pytanie. Czy przed inwazją Rosji na Ukrainę... Panie redaktorze, ja mam taką prośbę. Uznałby pan za dyskwalifikujące... Kiedy powiedział... Dobrze, tak. To jest dokładny cytat z wywiadu z kwietnia 2018 roku Kornela Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Jak wiecie, szanowni państwo, umarli nie mogą się bronić i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. A te słowa jakby pan redaktor ma jeszcze coś do powiedzenia, czy będzie pan w taki sposób postępował? Gdyby mój ojciec żył... A oddałbym za to naprawdę wszystko, na pewno by wyjaśnił panu redaktorowi. Myślę, że jest, panie jeszcze redaktorze, krótkie, jakaś granica. Panie redaktorze, dziękuję, następna redakcja. Krótkie pytanie, panie redaktorze, do pana ale ja tutaj. Andruszkiewicza. Ale panie redaktorze, bardzo proszę na sam.